Witajcie, dzisiaj zapraszam na prezentację bardzo fajnej podkładki od Sharkuna. Podkładka z serii Sharkun Skiller SGP30 w rozmiarze XXL. Podkładka wysokiej jakości, której ceny sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. A tymczasem zaczynamy. Jakiś czas temu otrzymałem od Sharkuna do testów dwie nowe podkładki z serii Skiller SGP30, dwa wzory. Z tego co wiem, jest chyba jeszcze kilka innych do wyboru. Nie miałem wcześniej czasu przetestować tych podkładek, tak więc czas to nadrobić, dzisiaj będzie jedna z nich. Tutaj pod spodem mam podkładkę, którą kupiłem prosto z AliExpress, takiego typowego no-name'a. Natomiast tu mam już porządne produkty od Sharkuna. No i z tego co widzę, to ten wzór jest dość podobny do tej mojej podkładki. Za chwilkę sobie ją rozpakujemy. Natomiast te podkładki na pewno są większe, ponieważ ich wymiary to 900x400, grubość 2,5 mm. Są to podkładki materiałowe, czyli tak zwane podkładki miękkie, szczególnie do myszek optycznych, ale laserówki też tutaj powinny dobrze działać. Tak więc ta podkładka będzie następnym razem. Że jakbyście potrzebowali troszkę mniejszą, to myślę, że też znajdziecie. Moja podkładka na chwilę znika i rozpakowujemy podkładkę Sharkun Skiller SGP30. No dobrze, i specjalnie rozpakowanie prosto z kartonika, żeby sprawdzić, jak ona się nam rozprostuje. No i powiem Wam, że wielkie wow. Wylatuje z kartonika. Praktycznie od razu możemy korzystać. Wyprostowała się bardzo ładnie. Tak więc nie ma tutaj żadnego problemu, że trzeba będzie jakimiś książkami czy czymś takim przykładać, jak to bywało w przypadku niektórych podkładek. Powiem Wam, że wzór jest całkiem fajny. Taki nie do końca regularny, środkiem wchodzący w takie jaśniejsze odcienie koloru niebieskiego, a tutaj robi się taki coraz bardziej mętny, ciemnieje, chodzi bardziej w zieleń, momentami wręcz zanika, więc wzór jest taki nieregularny, co moim zdaniem jest fajne. Tutaj najsilniejszy, a po bokach już troszkę słabnący. Mamy nowe logo Sharkuna. Zmieniane było jakiś czas temu i mamy też taką mikroteksturę. Tak więc podkładka jest generalnie speedem, ale jak to wypada w praktyce, to zobaczycie. Mamy też solidnie obszyte brzegi, no i gumową warstwę od spodu. Także ta podkładka, jak już zalegnie na blacie, to trzyma się naprawdę dobrze. No jest też wystarczająco duża, żeby położyć na niej całkiem sporej wielkości klawiaturę i mieć jeszcze sporo miejsca do manewrowania myszką, co Wam za chwilkę pokażę. A tak to wygląda, jeśli chodzi o ilość miejsca. Zmieści się tutaj naprawdę spora klawiatura. W tym przypadku mam akurat małą klawiaturkę typu 60% bezprzewodową, ale też zostaje nam jeszcze mnóstwo miejsca na manewrowanie myszką. I tutaj widzimy myszkę od Sharkuna, której recenzja będzie już niedługo. No i sprawdźmy sobie jeszcze, jak myszka na tej powierzchni się przemieszcza. Myszka typu Ultralight na dobrej jakości ślizgaczach po prostu po tej podkładce pływa, więc można uznać, że jest to typowy speed. Pomimo, że w dotyku podkładka wydaje się odrobinę szorstka, czyli bardziej taki kontrol, to jednak ma przewagę prędkości. No i mamy ten fajny wzór. Zobaczmy, czy jakkolwiek to wpływa na jakość ruchu. Nawet czy ruchy są szybsze, czy takie bardziej precyzyjne, to jak widzicie, nic złego się tutaj nie dzieje w żadnej płaszczyźnie, ani w pionie, ani w poziomie, ani przy ruchach kulistych. Jest po prostu cały czas bardzo duży poziom precyzji. Tak więc sporo już o tej podkładce wiemy, ale jeszcze nie wszystko. Jedna rzecz, która mnie zawsze bardzo interesuje i która wymaga sprawdzenia, to czy ta podkładka ma jakąkolwiek wodoodporność. Sprawdzimy to w prostym teście. Wyleję po prostu nieco wody. Ok, myślę, że tyle wystarczy i ja już widzę, że ta podkładka takiej pełnej wodoodporności nie ma, ale ma wodoodporność powierzchniową. Czyli jeśli szybko osuszymy, nie powinno być problemu z doczyszczeniem tej podkładki. Jak widzicie, ta kropla wody nie wsiąkła w podkładkę, jest tylko delikatnie zmoczone pewne miejsce na środku tej właśnie kropli. No i jak widzimy, część wody zostaje na powierzchni, podkładka w tym miejscu jest wilgotna, natomiast większość wody, jakby nie było, trzyma się w takiej jednej wielkiej zbitej kropli, więc jak teraz weźmiemy sobie na przykład jakąś ściereczkę i to w miarę szybko osuszymy, przetrzemy dokładnie, to podkładka jest tylko delikatnie wilgotna, wystarczy zostawić na kilka minut do wyschnięcia i będzie można korzystać z niej dalej. Natomiast jak dbać o podkładkę pod myszkę, jak prać podkładkę od myszkę, dlaczego prać, szczególnie jakie rzeczy nam się na tą podkładkę wyleją, po tą wiedzę tajemną zapraszam na playlistę podkładki pod myszkę. Pierwszy film na tej właśnie playliście, jeśli nie widzieliście, to warto zobaczyć. Film ma grubo ponad 100 tysięcy wyświetleń i ta wiedza przydała się nie jednej osobie, tak więc moim zdaniem nie zaszkodzi spojrzeć. Tak więc podsumowując, podkładka Sharkuna ma bardzo fajną powierzchnię z ciekawym wzorem, częściową wodoodpornością, solidnymi obszywanymi brzegami,
gumową warstwą od spodu i dobrej jakości powierzchnią. I podkładka ta jest wystarczająco duża, aby zmieścić na niej nawet dużą klawiaturę i mieć jeszcze sporo miejsca do manewrowania naszą myszką. No dobrze, jak widzieliście, podkładka jest duża, bardzo dobrej jakości, ma fajny wzór oraz powierzchnię, która dobrze współpracuje z myszkami. Oferta podkładek pod myszkę Sharkuna jest już całkiem bogata, więc po prostu jest w czym wybierać i do tego grona dołączają kolejne nowe, udane podkładki. Tak więc pamiętajcie, że dokładne ceny macie w linku w opisie filmu, a jeśli ten film Wam się spodobał i chcielibyście wspomóc mój kanał, to będzie mi bardzo miło. Co należy zrobić? Zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i po prostu oglądać kolejne moje filmy, za co będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!